Dzień dobry, witam serdecznie. Jesteśmy już praktycznie w takiej atmosferze świątecznej, ale życie toczy się dalej. Witam na naszej wspólnej konferencji pana posła Marka Hoka i witam członka zarządu, przewodniczącego Platformy Obywatelskiej naszego powiatu, Annę Bańkowską. Witam serdecznie ciebie, Aniu. Dzisiaj są dwa takie bardzo ważne tematy, właśnie to jeden, tylko jakby rozbity na to, co my robimy jako platforma ta duża i co zrobił, jak się okazuje, kilka lat temu zarząd województwa pana marszałka Geblewicza. Od wielu tygodni wspólnie z Markiem Hokiem i innymi posłami, senatorami jeździmy po województwach. Tych województw już było 5. Jest to hasło, tu jest przyszłość. Rozjeżdżamy się w każdym województwie, po każdym powiecie, po mniejszych miejscowościach, po większe spotkania z samorządami, spotkania z emerytami, w szpitalach, a także kończące się w danym dniu spotkanie z ogólne otwarte z mieszkańcami, dyskusja na tematy przeróżne. No i nie są to łatwe tematy dla społeczeństwa polskiego. Dlatego też dzisiejszy temat to jakby omówione przez naszego przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska na jednym ze spotkań 1500 babciowego. I do tego tematu bardzo proszę pana posła Marka Hoka, a następnie też do tego tematu, bardzo ciekawy, jakby rozwiązanie zrobiło województwo zachodniopomorskie, poprosimy panią Annę Bańkowską. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, ta kwota 1500 zł to jest nazwane przez pana przewodniczącego tak zwanym babciowym, a to jest praktycznie powrót do pomocy kobietom, które są na urlopach macierzyńskich, które urodziły swoje dzieci i chciałyby powrócić do zawodu, chciałyby powrócić do pracy. Niestety warunki, jakie są, brak miejsc w żłobkach, brak punktów żłobkowych, brak opieki, powoduje, że 50% młodych kobiet, które chciałyby wrócić do pracy, nie mogą, ponieważ takich warunków nie ma. A ponad 90% tych kobiet stara się o to, żeby do tego zawodu powrócić. Co się wiąże oczywiście z wykluczeniem zawodowym i z wynagrodzeniami dla kobiet w późniejszym okresie czasu. Te 1500 zł ma być przeznaczone, o czym już mówiliśmy wielokrotnie, na pomoc właśnie opieki nad dzieckiem. Te pieniądze mogą być przeznaczone na opłatę żłobka, te pieniądze mogą być przeznaczone na opiekę dla opłaty dla opiekunki, ale również może być przeznaczone dla rodziny, w tym wypadku właśnie dla tej przysłowiowej babci, czy też kogoś członka rodziny. Jest to taka sytuacja, która może spowodować, że te kobiety, które chciałyby wrócić do pracy, wrócą do niej, bo są takie wielkie oczekiwania. My jako Platforma Obywatelska już wiele lat temu spowodowaliśmy wielkie wsparcie i pomoc dla młodych rodzin, dla młodych kobiet. Chciałem powiedzieć, że tylko w roku 2007 miejsc i żłobków w Polsce było generalnie około 370, a w roku 2015, kiedy kończyliśmy nasze sprawowanie władzy, było prawie 3000 miejsc żłobkowych. I chcielibyśmy, aby one powstawały, ponieważ to jest warunek możliwości powrotu młodych kobiet do pracy. O tym mówimy. Zapaść demograficzna, właściwie dramat demograficzny, coraz mniejsza ilość urodzeń, coraz mniejsza ilość młodych ludzi, którzy mogliby stanowić o przyszłości naszego miasta, regionu, kraju stoi pod wielkim znakiem zapytania. Dlatego wszystkie te możliwości, wszystkie te programy, które by ułatwiły powrót kobiet do pracy, są bardzo cenne i bardzo, bardzo potrzebne. Niektóre samorządy, w tym przypadku samorząd województwa zachodniopomorskiego, już od paru lat wspiera młode kobiety, młode rodziny o możliwość powrotu do pracy i o tym programie powie pani członek zarządu województwa zachodniopomorskiego, przewodnicząca struktur Platformy w powiecie, Anna Bańkowska, i bardzo proszę. Szanowni Państwo, w poprzedniej perspektywie finansowej 2014-2020 Komisja Europejska, widząc właśnie ten spadający pogłębiający się nisz demograficzny w wielu krajach, zaproponował pewne rozwiązania, które miały wesprzeć bezpośrednio rodziny, w tym, aby mamy czy ojcowie jak najszybciej mogli wrócić do pracy po przyjściu na świat ich potomka.
I 6 lat temu uruchomiliśmy w województwie zachodniopomorskim program Zachodniopomorskie Małe Skarby, gdzie od tamtego czasu skorzystało ponad 2000 młodych rodziców, w tym oczywiście olbrzymia część to są mamy. Dzięki temu programowi wiele z tych osób, bo taki jest jeden z warunków, aby móc skorzystać z tego programu, to oczywiście dziecko, które nie skończyło 3 roku życia. Te pieniądze mają wspomóc i wspomagają właśnie czy mamy, czy ojców, w tym, aby jak najszybciej mogli wrócić do pracy. I te pieniądze są kierowane właśnie na to, aby móc zatrudnić nianię, czy posłać dziecko do żłobka i jest to dofinansowanie w kwocie 1160 zł, bądź też do klubików dziecięcych, klubików przedszkolnych, gdzie tu dofinansowanie jest w granicach 760 zł. To jest prawie 95% dofinansowania. Tak jak powiedziałam, ten program dał możliwość wielu tysiącom młodych ludzi na szybki powrót do pracy i ułatwiło to również zadanie dla samych pracodawców, którzy na tak długo nie musieli tracić swoich pracowników. Zatem my po tych 6 latach możemy stwierdzić, że on jest prowadzony z sukcesem. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że jest tak duże zainteresowanie wśród młodych rodziców i którzy chętnie korzystają z tego programu. Na pewno w przyszłej perspektywie finansowej będziemy kontynuować ten program, bo widzimy realne efekty. Ja myślę, że może nie trzeba będzie kontynuować, bo jeżeli ten projekt ustawy, o którym mówiłem, 1500 zostanie zaakceptowany przez większość sejmową, więc ten program będzie w inny sposób realizowany. Ja chciałem powiedzieć, że te 1500 tak zwane babciowe to nie jest żaden podarunek socjalny, to nie jest żadne znowu świadczenie. To jest kwota, która w dużej mierze wróci do budżetu państwa w postaci podatków, w postaci opłat, w postaci ryczałtów, które będą płaciły te osoby, w postaci ZUS-u, składki zdrowotnej, więc to jest kwota, która jest do udźwignięcia w skali kraju, jest to policzone na około 6 miliardów złotych, ale przy tych wydatkach, które dzisiaj zupełnie bezsensownie są, prawda, wydatkowane na różnego rodzaju potrzeby, mniejsze, większe, z budżetu państwa, który chwali się swoim wielkimi możliwościami, są oczywiście oczekiwane i taka możliwość istnieje, tym bardziej, że powiedziałem, wraca to w większości w postaci podatków i opłat. Proszę Państwa, co jest bardzo ważne, to wszyscy wiemy i potwierdzimy, takie są informacje, że to jest najgorszy okres, ostatni rok zwyżki demograficznej, urodzeń w Polsce powojennej. Takiego roku nie było, z tego co wiemy. I teraz ktoś powie, no znowu się ścigacie na obiecanki. PiS swoje, inne partie swoje, my swoje. Ale my mamy taką wiedzę z naszego spotkania politycznego, że to jest obliczone przez ekspertów. I tak jak powiedział Marek Hok, pan poseł, że około 80% z tej kwoty to będzie zwrot jakby w podatkach, w tym, co ci ludzie pójdą do pracy, będą pracowali i będzie odpis. A w partii PiS, w rządzie PiS to jest tak niekiedy, że kto wstanie z jakiej nogi, to już nie będę mówił, wymyśli jakiś pomysł, idą z tym pomysłem rozrzutności, a następnie jest tak zwany dodruk pieniędzy. Mam takie informacje, że w papierach wartościowych takiej produkcji nominałów banknotów, i to dużych, 200, 500, 100 zł, w historii jeszcze nie widzieli. Zresztą wypłacam niekiedy pieniądze w bankomacie i widzę cały czas gorący kartofel. Ten pieniądz to jest ledwo co wyprodukowany. I tak jak już było powiedziane, i jeden program, i drugi program to jest stworzony po to, żeby polepszyć sytuację demograficzną i co najmniej już w tej chwili 9 milionów emerytów, bo kto nam na te emerytury będzie pracował. To byśmy skończyli ten temat, a teraz byśmy chcieli wspólnie złożyć... Tak, bardzo proszę. 3 lata. Do 3 lat. Do 3 roku życia, to znaczy, jeżeli kobieta może zrezygnować z tego urlopu wychowawczego po roku czasu, ponieważ mamy najdłuższy okres wychowawczy urlopu wychowawczego macierzyńskiego, 52 tygodnie. Po tym okresie, jeżeli kobieta będzie chciała wrócić do pracy, a ma takie oczekiwania, właśnie ten program ma spowodować, że do 36
miesiąca życia takie świadczenie będzie wypłacane. Nie uważacie panowie, że państwo, że problem jest też z dostępnością miejsc w tych żłobkach i przedszkolach? Wiele osób dalej siedzi w domach, bo po prostu te dzieci się nie dostają. No właśnie dlatego mówię między innymi o ten temat, że za czasów 2.7.2.15 wybudowaliśmy ponad 2000 nowych żłobków i te żłobki były oczekiwane. Niestety ostatnie 7-8 lat spowodowały, że tych miejsc żłobkowych prawie że nie przybyło, a one są jakby niezbędnym warunkiem powrotu do pracy. Przykładem jest Kołobrzeg, 100 miejsc chyba tam będzie nowych w żłobku kołobrzeskim, dofinansowanych na szczęście z pieniędzy podatników polskich, a nie żadnej partii. Bo ja twierdzę jedno, że ja w swojej młodości nie byłem nigdy w żłobku, bo chyba w Kołobrzegu wtedy nie było żłobka. W przedszkole było jedno, też nie byłem w przedszkolu. Ale twierdzę, że moje dziecko absolutnie od żłobka powinno zaczynać, przedszkole. I to jest taki bardzo dobry okres nie tylko rozwoju, ale edukacji. I tak jak powiedziałem, ten temat to jest najważniejszy. A teraz na te święta w imieniu. Albo nie, niech sama powie. W imieniu moim własnym, ale również wszystkich członków Platformy Obywatelskiej chcielibyśmy złożyć państwu najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim prawdziwie rodzinnej i serdecznej atmosfery przy świątecznym stole. Abyśmy nie zapominali o tym, że ktoś może być obok, potrzebujący. I przede wszystkim ten szacunek i serdeczność do drugiego człowieka. Niech ten uśmiech gości na co dzień, bo to tak naprawdę nic nie kosztuje. Wszystkiego najlepszego. Tylko się przyłączę do tych pięknych życzeń. Wszystkiego najlepszego. Spokojnych, rodzinnych, ciepłych świąt dla wszystkich państwa. W swoim własnym imieniu również życzę. Zdrowych, zdrowych, pomyślności, radości wszelkiej na te święta, mocnego dyngusa, dobrej białej kiełbasy, szyneczki, jajeczka, bo z tego oczywiście słyną te święta. Także wszystkiego najlepszego życzymy w imieniu naszym, dla wszystkich naszych Kołobrzeżan, turystów, kuracjuszy, gości zagranicznych, Polek i Polaków. Wszystkiego najlepszego.